Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jeden z najmłodszych wydziałów w SGGW. Zarówno kształcenie na trzech kierunkach studiów, jak i badania naukowe prowadzone na wydziale skoncentrowane są wokół obszaru nauk przyrodniczo-technicznych i prac badawczo-rozwojowych w sektorze rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa i energetyki, a w szczególności energetyki odnawialnej. Dlatego też właśnie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW zebrali się specjaliści z zakresu energetyki i ochrony środowiska na konferencji naukowej zatytułowanej Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym. W murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powitał zebranych jego magnificencja rektor SGGW profesor dr habilitowany Wiesław Bielawski, który w swoim przemówieniu podkreślił szczególną wagę prac i badań prowadzonych na rzecz gospodarki energetycznej. Rektor wskazał, że wraz z postępem cywilizacyjnym musi iść rozwój działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz nieustanny progres technologii umożliwiających zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne, a także technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Profesor Bielawski wyraził nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwiązania problemów gospodarki energetycznej, a także do poprawy społecznej świadomości na temat gospodarki niskoemisyjnej. Temu także służy opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt zatytułowany Ogólnopolski System Wsparcia Doradczego dla Sektora Publicznego, Mieszkaniowego oraz Przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Jednostką organizującą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczelnia dała swój wkład intelektualny. Myślę, że z tej konferencji materiały, jakie zostały pięknie wydane przez Narodowy Fundusz, oczywiście przy naszym udziale, są to publikacje cenne, wartościowe i myślę, że to jest pierwszy owoc tej konferencji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czerpie z zasobów intelektualnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w zakresie wykorzystania energetycznego tego, co się produkuje w rolnictwie, w leśnictwie, w przemyśle spożywczym. Z reguły coś, co nazywamy odpadami, może mieć drugie życie, może być wykorzystane tak, żeby zwiększyć samowystarczalność na przykład gmin, zakładów przemysłowych czy społeczeństwa. Bardzo często na sobie nie zdajemy sprawy, że zakład przemysłu spożywczego, na przykład zakład przemysłu owocowo-warzywnego, emituje duże ilości odpadów, na przykład wytłoków jabłkowych, które mogą być wykorzystane w celach energetycznych, chociaż nie tylko. Na przykład zakłady przemysłu spirytusowego, gorzelnie rolnicze dają możliwość wykorzystania wywaru właśnie w celach energetycznych do produkcji biogazu. Dzisiejsza konferencja organizowana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcona jest zagadnieniom związanym z gospodarowaniem energią w zakładach przemysłowych, przetwórstwa żywności, ale również w rolnictwie i leśnictwie. Program bardzo aktualny, dlatego że ten sektor rolno-spożywczy, począwszy od upraw, skończywszy na naszych talerzach, jest wielkim konsumentem energii i jednocześnie niestety również wielkim producentem substancji zanieczyszczających nasze środowisko. Jest to pierwsza tego typu konferencja w Polsce. Konferencja, która ma za zadanie popularyzację dotychczasowych osiągnięć z tego zakresu. Ta konferencja będzie impulsem dla podejmowanych działań w zakresie zmniejszania energochłonności produkcji, zwiększania efektywności energetycznej. W kilku działach mamy cały szereg branż przemysłu spożywczego, które są słabo zbadane, a przemysł spożywczy jest bardzo rozproszonym przemysłem. Poza tym emisja zanieczyszczeń, zużycie wody w przemyśle mleczarskim na świecie wynosi od 1 litra do 10 na litr przerabianego mleka. W Polsce mamy, powiedzmy, rząd około 3 do 5 litrów. Możemy oszacować, jaka ilość wody jest używana każdego dnia, a trzeba przyznać, że Polska jest krajem raczej ubogim w wodę. Energetyczne wykorzystanie produktów, jak i tego, co nazywamy odpadami w rolnictwie, w leśnictwie, w przemyśle spożywczym, powoduje przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nie musimy kupować większych ilości ropy, gazu, innych źródeł energii.
Poza tym powoduje, że w gospodarce o obiegu zamkniętym następuje wykorzystanie tego, co normalnie by stanowiło odpad. Odpad, który by zalegał na wysypiskach śmieci. Poza tym energetyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii powoduje zmniejszenie emisji, ponieważ spalanie na przykład biomasy drzewnej czy wykorzystanie do produkcji gazu, biogazu i jego spalanie, tworzenie energii elektrycznej powoduje zmniejszenie emisji w dużych zakładach produkujących na przykład energię elektryczną czy energię cieplną. Ja cieszę się, że to jest u nas, dlatego że tą energetyczną tematykę rozwijamy od wielu lat i ta konferencja bardzo dobrze wpisuje się również w zainteresowania naszego wydziału.